Siemano kolano, skąd ja się witam widzowie z Wojanowic, po Janowice, ale pięknie tutaj, nawet nie wiecie jak ja się lubię tutaj witać, w tym miejscu właśnie, o tutaj, i że ja mogę to zrobić ponownie, to jest coś pięknego, udało nam się, wróciliśmy do naszej wioski, jesteśmy z powrotem, no wiadomo nie podobają mi się te wieżowce, wolałbym żeby one były takie jak kiedyś, ale w to będziemy mieli w planach już niedługo zrobić i zmienić. Będziemy chcieli pokonać hakera. Tak, wróciłem i mam nadzieję, że wszystko weźmiemy sprawy w swoje ręce. I na początku chciałbym po prostu pójść do hakera i z nim porozmawiać i przyznać, że wróciłem i że... powiem tak, wprost, przeproszę go za to, że go wyzywałem, żeby wiadomo, nie zbonował mnie drugi raz. Zobaczymy jego reakcję właściwie na mój powrót, nie wiem czy on w ogóle o tym wie. Również mam przy sobie wszystkie rzeczy, które udało mi się zyskać podczas tej wyprawy. I co zyskałem oprócz tych wszystkich rzeczy z tej wyprawy? Zyskałem wiedzę, jak sobie poradzić, kiedy zostanę kiedyś bardzo daleko wyrzucony poza Wojanowice. Już wiem, co wtedy robić, ognioodporność i nether. I jazda, co nie, przez nether. I tak, tutaj mamy pełno świnek. Boję się, że jedna z tych świnek będzie świnką Alinką, więc pozwólcie, że na samym początku ogarniemy to. Która z was jest świnką Alinką? Ej, a czekaj, gdzie są moje itemki? Właśnie, będziemy musieli pójść do hakera i się dowiedzieć, gdzie są moje itemki, bo ja się zrespiłem bez itemków, a tutaj nie ma nigdzie moich itemków, co jest grane? Również pomyślałem, widzowie, że całą moją zbrojkę zostawię w jakimś jednym miejscu widocznym, oprawię, nie wiem, w coś i będzie to symbol. Symbol tego wielkiego powrotu, który udało nam się osiągnąć, że wróciliśmy do Wojanowic, więc na pewno ta zbrojka będzie wykorzystana, żeby przypominać nam, co musieliśmy przejść, żeby wrócić na Wojanowice. Teraz odłożę sobie na szybko te wszystkie tutaj rzeczy, słuchajcie, i wezmę sobie tą zbrojkę, też tutaj odłożę i pójdziemy właśnie do hakera, żeby dowiedzieć się, gdzie on zostawił moje wszystkie itemy. No, no właśnie, bo przecież ja zostałem wysłany na tą setną tysięczną kratkę bez kompletnie niczego, więc teraz bez niczego wrócę do hakera i powiem mu: gościu, oddawaj moje wszystkie rzeczy. Ale oczywiście przy okazji zobaczymy jego reakcję, bo on się chyba w ogóle mnie nie spodziewa o tej porze. Pewnie myślał, że dłużej zajmie mi powrót do Wojanowic, albo w wręcz myślał, że nigdy do nich nie wrócę. A my już tutaj spokojnie znowu jesteśmy. Ja nie mogę, aż mi się dziwnie biega po tych Wojanowicach, kiedy wiem, przez co przeszedłem, żeby tutaj z powrotem być. O, i ta tabliczka. Nubek nie ma już mnie. Idę stąd do Nubkowic. I widzowie, od tego momentu Nubka nie było. Tak, będziemy chcieli się zbroić i... ojej, on tam jest. Będziemy chcieli się zbroić i pójść do Nubka jak najszybciej, więc widzowie, obserwujcie i subskrybujcie kanał, bo to już się skończyły żarty. Musimy zniszczyć hakera. Teraz zaczynamy z grubie bomby. Czy to ty? On już mnie... Ha, ha, ha. Nie wierzę w to. Ha, 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 ha. Haker. To sam Wojan we własnej osobie. To ja, nie pozbędziesz się mnie. Który wrócił po 100 000 kratek. Spodziewałeś się tego? Nie. Nie spodziewałem się. Nie wierzyłem, że ci się uda. Myślałem, że założysz tam nową wioskę. Ale widzę, że masz wielką determinację. Nie ma, nie założę wioski bez Wojanowiczan. Słuchaj, wioska bez Wojanowiczan to nie wioska, to nie byłyby Wojanowice. Dlatego jestem zły, że udało ci się wrócić. Ale z drugiej strony, gratuluję ci. Nie jeden by się poddał. O kurczę! Widać, że ci zależy. Dziękuję! Na nawet ale nie... to nie oznacza, no, że odpuszczę. Tak? A co planujesz zrobić teraz? Zrozumiem, że to były wszystkie zadania, które miałem wykonać i teraz mogę sobie spokojnie pochodzić po Wojanowicach, tak? Na razie tak, tylko okay, mnie nie denerwuj. Wiesz, jak to się skończyło ostatnio. No dobra, dobra, przyznam, haker, ostatnio przesadziłem, nie wiedziałem, jaka jest twoja prawdziwa moc i powiem ci, haker, po prostu bardzo cię przepraszam, bardzo cię przepraszam. Nie wierzę, że słyszę to z twoich ust, ale dziękuję. To bardzo miłe słowa. Ach, no, wiesz, haker, potrzebujesz pewnych rzeczy. Właśnie. Na przykład twoich przedmiotów. Dokładnie. Dokładnie, przychodzę tutaj, bo pamiętam, że mnie wysłałeś i zostałem bez kompletnie niczego. Gdzie one dokładnie są? Dokładnie. One wszystkie są u mnie. Tak? O! Weź sobie. Są tu? Ja, nawet nie wiesz... Wszystkie twoje przedmioty. Wiesz, jakie to jest... ja nie wiem, ja sobie nie zdaję z tego sprawy. Dopiero teraz poczułem, jakie te rzeczy są cenne. Jak to jest trudne do zdobycia. Wiesz, przez co ja musiałem przechodzić, będąc na tej setnej tysięcznej kratce, gościu? Wiesz, wiem, oglądałem cię. Oglądałeś mnie?
Tak. Mogłeś się nawet domyśleć, że byłem tam i śledziłem cię, oglądałem twoje odcinki i transmisje na żywo. Naprawdę? Dokładnie. Tak, to wszystko się wydało, haker. Wiedziałem, że przyjdziesz, że jesteś blisko, ale nie wiedziałem, że zajmie ci to tak krótko. Widziałeś? To jest determinacja do powrotu do Wojanowic. Tak się to nazywa właśnie. Wrócę do Wojanowic, chociaż nie wiem, co by mnie trzymało, to Wojanowice. Przeliczyłem się. Zobaczę znowu. No i powiem ci tak, jak wróciłem, wiesz, co mi się nie spodobało? Co? A zresztą... To... miałem lepiej jeszcze... Lepiej zostaw to dla siebie. Dobra, lepiej zostawię to dla siebie, wolę tego nie mówić. Ale rozumiem, że nie mam teraz żadnych problemów, że wszystko będzie git, że mogę robić co chcę i... Nie, że... nie możesz robić co chcesz. To musisz się mnie słuchać. Musisz cały czas uważać i będę ci rozkazywać. Nie masz bana. Możesz żyć na Wojanowicach. No dobra, czyli teraz będę po prostu twoim takim sługusem, tak? Powiedzmy. Powiedzmy. Tak to nazwać. Strzelałem do mojego jakiegoś tam, nie wiem, kota. Nie do ciebie, to nie do ciebie było. To do kota. To nie rozumiem. Do ciebie. Mam nadzieję, że tak jest. Haker, ale powiedz mi, dlaczego mi nie pomogłeś w drodze, w powrocie? Skoro mnie obserwowałeś, oglądałeś moje odcinki, live'y, widziałeś, jaką mam determinację, nie chciało ci się po prostu powiedzieć, a dobra, już mu odpuszczę, niech wróci na Wojanowice. Raz ci pomogłem. Wiesz, brawo. Co? Kiedy mnie pomogłeś? Nie pamiętasz? Na twojej transmisji. Okej, okay. Ale to było dziwne bardzo, haker. To było bardzo dziwne i musimy na ten temat jeszcze porozmawiać. Porozmawiamy. Bo spodobało mi się. No, no. Ale widzisz, chciałem zobaczyć twoją reakcję. I się nie zawiodłem. Pewnie się bardzo cieszyłeś, gościu. A teraz wiesz co? No tak. Teraz chciałbym zobaczyć Paliona i Kati, bo się za nimi stęskniłem. Nie wiem w sumie, dlaczego od razu do ciebie przyszedłem. Powinienem najpierw z nimi się przywitać i... A co ty tam... Co to jest? Czy ty organizujesz jakieś... Zgromadzenia creeperów, czy co? Tak. To są nielegalne spotkania creeperów. Co jest grane? Cztery creepery ze sobą gadały tam. I teraz się rozdzieliły, bo je zauważyłem. Widziałem to! Creepery! Widziałem zielony wszystko. Kolor. Dobra. Nieulubiony. A powiedz mi, skoro okazało się, że jestem taki silniejszy, to może... Może wiesz, może w końcu mnie docenisz jakoś, co? Może jakoś nie będziesz dla mnie już taki zły, że mnie będziesz gdzieś wysyłał albo coś. Może się dogadamy, może się zakolegujemy, ha? Zobaczymy. Ho? Czas pokaże, Wojanie. No, ale widzisz? Nie myśl, że jesteśmy kolegami. To tak nie działa. Jak to nie działa? Jak my ziomy już? Lubię. Dalej chcę przejąć całe Wojanowice, ale odpuszczę ci. Przynajmniej dzisiaj. I na następne dni. No to git, haker. To skoro tak... W całym teście myślę jedno. Nadawałbyś się na mojego żołnierza. Podwładnego. Tylko brakuje ci trochę doświadczenia. Potrzebowałbyś treningów. Ale nadajesz się. Żołnierz? Żołnierz hakera? No, haker... Jesteś silny. A najbardziej zdumiewająca jest twoja determinacja. No, widzisz, mówiłem ci, żebyśmy się dogadali, to może jeszcze wejdziemy na drogę ziomków, co nie? Może, w przyszłości, zobaczymy. Widzisz, pokazałem, że jestem zdeterminowany, widzisz, a ty pewnie potrzebujesz takich osób do swojej armii hakerskiej, nie? No. Przydałyby mi się. No właśnie. Nie zaprzeczam. Dobra, to ja ci nie przeszkadzam. Jak chcesz, to się tutaj na luzie rozbudowuj. Ja ci już nie będę przeszkadzał, bo poznałem twoją prawdziwą moc i teraz bardzo to oczywiście doceniam. Tak i robię. Tak, i ja już nie będę cię wkurzał od teraz, okej? Okay? Tak, pamiętaj, Wojan, losy Wojanowic zależą od ciebie. Okej. Okay. No. Jak się będziesz ze mną dogadywać? Okej. Okay. Ojej, jakie dziwne. Co on. Okej, okay, jak zwykle zniknął. Jak. Co on na końcu powiedział, że losy zależą ode mnie, od tego jak się będę zachowywał? Czyli co, jeżeli teraz się będę źle zachowywał, to on coś zrobi z Wojanowicami? Nie wiem, ale widzowie, sami słyszeliście, co powiedział haker. Tak bardzo się zdziwił, że przyszedłem tak szybko, te 100 tysięcy kratek, że powiedział, że może zostanę jego żołnierzem. A oczywiście nie zostaniemy jego żołnierzem, żeby wykonywać... sprawdzę, czy czasem mnie nie podsłuchuje, wejdę lepiej tutaj. Oczywiście nie będę jego żołnierzem, żeby słuchać jego poleceń.
tylko żeby zdobyć jego moce, a potem rozwalić go jego mocami. Myślę, że to jest jedyny przepis na rozwalenie hakera. Żeby rozwalić hakera, musimy mieć takie same moce jak on. A teraz, widzowie, sprawdźmy, gdzie jest świnka Halinka, bo mnie to bardzo zastanawia. Od momentu, kiedy tutaj przyszedłem, zobaczyłem pełno świnek. I co ja mam teraz z wami zrobić, świnki? O, czekaj, tutaj przejdziemy. Ja pamiętam, że świnkę Halinkę chowałem właśnie gdzieś tutaj. Czekajcie. O, gdzieś tu. Czekaj, tu powinna być jakaś tajna baza. Jest? Jest! Świnka Halinka! Let's go! Czyli tamte świnki Halinki są podrabiane. Czyli ty jesteś prawdziwa świnka Halinka! Ale ci dawno nie widziałem. Świnka Halinka! Siema! Ale słodziak! Ale fajna. Widzowie, świnka Halinka jest również na plecakach. Spójrzcie, nowe plecaki, które są mega oryginalne. Spójrz, jak one wyglądają, mordeczko. Mają aż 7 breloków, które są przyczepione na stałe do zamka. Robi to mega ładny efekt. Jak widzicie, plecak jest naprawdę pojemny. Jest mega wygodny od tyłu, ma takie gąbki, dzięki którym wygodnie się nosi go na plecach. Jest po prostu fenomenalny i jest już dostępny na wojanshop.pl, więc zapraszam, pierwsza linia w opisie. A dla wszystkich osób, które czekają na cały zestaw szkolny, to mała informacja, niedługo dotrą do nas również piorniki i wtedy jak dotrą do nas piorniki, to puszczamy całą wyprawkę szkolną w promocyjnej cenie. Natomiast jeżeli chcecie taki plecak, to on już jest dostępny. Więc zapraszam, wojanshop.pl, pierwsza linia w opisie. Ten plecak jest moim obecnie ulubionym produktem. Naprawdę dużo nad nim działaliśmy, żeby go tak zrobić, jak właśnie go tutaj widzicie. Ale powiem wam, opłacało się, bo efekt jest nieziemski. Ja nie mogę, jak to jest piękne, jak ja na to patrzę. Więc świnka Halinka, jak widziałaś, jesteś na moim plecaku, więc jesteś dla mnie mega ważna, świnka Halinka. Jestem... Ojejku, to jest to przejście takie tajemnicze. Ej, ale świnka Halinka sobie tutaj przechodzi, widzicie? Ona się tutaj nieźle bawi, to raz tutaj, raz tutaj. Dobra, wychodzimy w takim razie stąd teraz. Pyk, i tutaj musimy teraz to zabudować, żeby nikt nie odkrył, gdzie jest prawdziwa świnka Halinka. A te wszystkie podrabiane... No to przepraszam bardzo, ale musimy się was pozbyć. Przepraszam, no ale no, po co tutaj macie być i macie mi ciągle chrumkać, jak jedyna jest tylko świnka Halinka. Nie ma innych, jest jedyna świnka Halinka. Super, dziękuję. Ja, w ogóle ten mieczek jest tak mocny. Ja teraz doceniam te wszystkie rzeczy, które miałem przez ten cały czas. Widzicie, jak się coś straci, to się dopiero to wtedy to docenia, nie? A, masakra. Ale patrz, no jak to łatwo na hita rozwalam. Jeszcze przy okazji płomień to robi. Mocne są te itemki, powiem wam, mega mocne. Więc cieszę się, że je odzyskałem. I w sumie również cieszy mnie to, że mam z hakerem taką w miarę sztamę. Ja myślałem, że on przyjdzie i od razu powie: ale jesteś zły, jesteś debinem, że tu wróciłeś, a teraz wyślę cię na drugie 100 tysięcy kratek w drugą stronę. Jakby coś takiego zrobił, to widzowie, byłby dramat, serio. Ale na szczęście udało nam się z nim pogadać i było nawet całkiem git. Więc, widzowie, zobaczymy, czy akcja żołnierz w przykrywce uda się i czy haker mi na tyle zaufa, żebym był jego żołnierzem i żebym go pokonał jego mocami. To byłoby mega ciekawe. Dzięki bardzo za oglądanie, widzowie, i witamy na Wojanowicach. Jutro się zobaczymy z Palionem i może też z Katy i zobaczymy ich reakcję na mój przylot normalnie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Elo, pu!